Czy znany aktor Olaf Lubaszenko zostanie nowym dyrektorem Teatru Częstochowskiego? Takiego potwierdzenia szukaliśmy w sercu miejskiej kultury, czyli w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta w Częstochowie. Pani naczelnik, czy pani zna Olafa Lubaszenko? No znam z wielu filmów, w których występował, tak. Miałam przyjemność kilka z nich oglądać. A czy to prawda, że to będzie nowy dyrektor Teatru Częstochowskiego? No nie wiem, skąd pan redaktor ma takie informacje, ja nie mogę potwierdzić dziś, no nie mogę potwierdzić tej informacji. Ona na razie sytuacja wygląda tak, że w związku z tym, że kadencja obecnego dyrektora, pana Roberta Dorosławskiego, dobiegła końca i miasto przeprowadziło dwukrotnie procedurę konkursową, w efekcie której żaden z kandydatów jakby no nie znalazł uznania komisji. Faktycznie prowadzone są takie poszukiwania na własną rękę nowego dyrektora teatru, który od września miałby tą funkcję przejąć, ale no na razie nie mogę powiedzieć, co to za osoba, co to za artysta, artystka będzie tą funkcję piastowała.